Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Real Madrid w EA Sports FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek i dzisiaj będziemy zaczynali od meczu z Atletico Madryt. Zobaczymy, jak sobie poradzimy w tych derbach Madrytu. Mamy oczywiście nową, wielką twarz, czyli Kiliana Mbappé, który będzie debiutował w tym meczu, więc jest naprawdę bardzo ciekawy, jak poradzi sobie Kilian w pierwszym meczu. I tak właśnie sobie pomyślałem, może jak ten Mbappé jest w składzie, to może znowu przejść na te symulacje i może tym razem ten zespół będzie wyglądał. No nie wiem, naprawdę, sam nie wiem. Sam nie wiem właśnie, bo nie mam pojęcia, co dokładnie tutaj robić ostatecznie, więc nie wiem. Zaczniemy tym składem, na pewno podstawowym składem zaczniemy. No i nie wiem właśnie, może zaczniemy po prostu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli będą problemy, no to może będę próbował wchodzić. Jeśli nie, to nie będę musiał wchodzić, no zobaczymy. Jestem ciekawy po prostu, jak to będzie wyglądało teraz, jak właśnie mamy Mbappé w zespole. Czy coś się tutaj zmieni, czy nie. Czy dalej będziemy mieli jakieś problemy. Atletico zaczyna. Przejęcie piłki. Kylian Mbappé. No właśnie jestem ciekawy tych ataków Mbappé Vini. Jestem tego bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dobry blok. Szansa teraz na kontrę. Mbappé. Ferland Mendy. Mendy. Tylko podejdź gdzieś Mendy, żebyś nie stracił. Dobra, Vini. Vini do Mendy'ego. Mendy do Viniego. Vini. Bellingham. Bramki nie ma. Rożny będzie za to, ale naprawdę ładnie to wygląda. Ładnie ta akcja wygląda. Vini. Strzał Bellinghama, ale gola nie ma. Gola niestety jednak tutaj nie ma. Fede Valverde, Vini. Fede do niestety do nikogo. Prawda, Mbappé. Chyba prawda, to właśnie Kiliana znaleźć, ale mu się nie udało. No i Carvajal zostawiłeś tak, tam tak poszedł za linię, ale na szczęście nic złego się stało. Mbappé, Carvajal. Fede. Ciężko tutaj przedrzeć, ale teraz mam piłkę. Mbappé, Bellingham. I to jest bramka. Jude Bellingham z bramką, a Kylian Mbappé z asystą. Pięknie, naprawdę pięknie. Super, super start. Ważny ten mecz, to jest ciężki mecz, więc ta bramka na 1-0 jest ważna, jest bardzo ważna, ale no właśnie miałem mówić, nie zróbmy tak, coś takiego, że stracimy od razu przy pierwszej okazji znowu to prowadzenie, bo to byłoby okropne. Kamavinga do Viniego, Bellingham, strata piłki, jeszcze Bellingham, rożny jest tutaj, ale teraz będzie już po akcji. Tak, koniec pierwszej połowy, prowadzimy 1-0 i no chyba wyglądamy lepiej, bym powiedział. Nie jakoś tam, że ich dominujemy, czy tam jesteśmy znacznie lepsi, no ale chyba jesteśmy lepsi, bym powiedział. Vini. Jeszcze Mbappé. Niestety nie da rady tutaj nic zrobić Mbappé. Dużo miejsca się tam robi w środku. Eder pięknie. Eder Militao bardzo ładnie zrobił. Vini. Fede. Tchouameni. Mbappé. Aj, strasznie łatwa strata. Nigdy nie lubię czegoś takiego. To są takie bolesne te straty łatwe. Bo to można tak łatwo uniknąć, to jest 1-1 właśnie. I co, zaczęło tą akcję? Tą akcję zaczęło to, że straciliśmy bardzo łatwo i głupio tą piłkę. Mam wrażenie, że 90% bramek rywa się zaczyna od tego właśnie, że tracimy głupio piłkę. Naprawdę mam takie wrażenie. Vini. Mbappé i Kylian Mbappé z bramką na 2-1. No i pięknie Mbappé. Masz bramkę i asystę. W debiucie, co za debiut Mbappé. Bramka i asysta to jest niesamowity debiut. Tylko nic nie zróbmy głupiego, naprawdę nauczmy się bronić. Tylko brońmy się, brońmy, naprawdę brońmy. Czemu to musi być takie straszne? Czemu my nie umiemy bronić się w ogóle? Czemu nasza obrona nie umie bronić nikogo? Naprawdę, mam wrażenie, że co mecz ta nasza obrona jest po prostu okropna. Nie wiem czemu, nie wiem naprawdę co jest z tą obroną, ale nie wiem naprawdę. Dziwne to jest dla mnie, bardzo to jest dziwne, bo mam wrażenie, że nieważne z kim gram, to ta obrona robi cały czas te same błędy. Nie wiem o co chodzi, to naprawdę dla mnie bardzo dziwne. Galan. Atletico atakuje, wrzucałem piłkę, Ferland Mendy wybija, ale jeszcze tutaj Witzel. Jeszcze tutaj Molina. Przy nim jest Mendy. Wycofałem do tyłu. Strzał i dobra interwencja Courtois. Nie wiem, nie będę na razie myślę, że nic zmieniał, szczerze. Chcę już zostać tym składem. Tylko wybijcie tę piłkę, właśnie cokolwiek zróbcie. Luka Modric tam przed Kamavingę, to już może być prędzej na przykład. Taką zmianę potencjalnie możemy zrobić. Krótko łapie piłkę. Może bym zagrał to ostatnie jakieś... może zagrał właśnie te ostatnie minuty, no nie wiem. Spróbuję może właśnie, potencjalnie.
Mbappé sobie blisko widzę. To najlepiej. Carvajal. Luka Modric. Pięknie Fede. Znaleziłem tutaj. Tchouameni, Bellingham, jeszcze oddaj strzał, przynajmniej Bellingham tutaj. Szkoda naprawdę, że tam był blok. Szkoda ten blok tam, że był. Koniec meczu. No nie wiem, jak traktować ten remis. Z jednej strony zawsze szkoda, że nie wygrywamy, a z drugiej strony jednak to jest Atletico, to jest solidny zespół, więc remis z nimi tam nie jest najgorszy. Zobaczymy tylko. Mnie bardziej interesuje właśnie, jak będziemy grali z tymi słabszymi przed zespołami. Czy tutaj na przykład będziemy pewnie zgarniali punkty z takimi drużynami jak na przykład Girona, bo to mnie właśnie interesuje. Tu będą problemy, jak na przykład, nie wiem, jak na przykład tutaj nie będziemy dobrze grali, to mi właśnie będzie się nie podobało. Jak na przykład z Girona będziemy tracili punkty, bo z Atletico remis to nie jest jakiś tragiczny wynik jednak tak naprawdę. Więc zobaczymy właśnie ten mecz. Jestem ciekawy przed tego meczu z Girona tutaj, jak to będzie wyglądało. Myślę, że właśnie dość często Valverde, on najmniej myślę, że odpoczywa z tej trójki, więc teraz często jak Rodrigo jest, no to możemy właśnie to robić. Możemy też coś tutaj właśnie pozmieniać. Vasquez też może dostać szansę potencjalnie. Dobra, troszeczkę sobie pozmienialiśmy z mój mecz, ale mamy tą dwójkę Mbappé Vini, więc zobaczymy, jak oni sobie poradzą tutaj. Zaczynamy to spotkanie, my gramy na biało oczywiście. Kylian Mbappé, cross. Luka Modric, jeszcze Rodrigo, jeszcze Mbappé. Przyblokowałem sobie ten strzał, teraz mam jednak piłkę dalej, Toni Kroos. Tchouameni, Mbappé i mamy bramkę. Kylian Mbappé, 1-0, jest pięknie, naprawdę pięknie Mbappé. Mbappé naprawdę fajnie wchodzi, bardzo fajnie do zespołu naszego, oby tak dalej, oby naprawdę tak dalej, ale nasza obrona już zaczynają, naprawdę. Nie wiem, czy ja mogę coś naprawdę zmienić, jakby, no nie wiem, czy ja mogę po prostu powiedzieć, żebyście naprawdę, nie wiem, jakby trzymali się lepiej tej obrony, czy nie, no, nie wiem, naprawdę, nie wiem, po prostu ta obrona jest słaba, naprawdę. Mamy naprawdę duże zastrzeżenia do obrony, co jest dziwne, właśnie mamy przecież dobrych obrońców, przecież mamy dobrych graczy, Mbappé, Vini, niestety bramki nie ma, Kroos. I strata, bardzo łatwa strata Kyliana. Nie możemy narażać się na takie kontry, bo to może być niebezpieczne. Nie wiem, przed Rudiger tutaj wychodzi za wysoko. Nie wiem, czy to właśnie naprawdę to przed mi się zbyt podobało. Teraz kompletnie stawioni są tutaj. No bardzo łatwo sobie właśnie rywale radzą. Ta bramka nie jest aż taka ściśnięta, bym powiedział. Właśnie przed tutaj znajdują takie właśnie szanse. Nasi gracze, jak tak atakują, to nie znajdują takich okazji. No i mam ten strzał właśnie. Nasi gracze często jak oddają strzał, to jest przyblokowane, bo obrona jest dobrze zwarta. To mi się właśnie nie podoba, to mi się bardzo nie podoba. Zaczynam drugą połowę. Prowadzimy po pierwszej połowie. Ale to nie jest znowu właśnie jakieś takie prowadzenie, że dominujemy naszych rywali. To mi się nie podoba. Liczę, że tutaj po pierwszej połowie będzie na przykład fajne prowadzenie. No i to jest gol, no i to jest to, o czym mówię. Czemu nasi, no nie mam prawdę, nie mam pojęcia, jak to działa, że nasi rywale, każdy praktycznie nasz rywal naszą obronę robi bez problemu i grają sobie z nimi jak z amatorami praktycznie, zawsze praktycznie strzelam bramki. Ja nie wiem naprawdę, o co chodzi, nie wiem, to jest strasznie dla mnie dziwne. Vini, i to jest ważna bramka, mam 2-1, ale naprawdę to mnie będzie, nie wiem, na zawsze zastanawiało, jakim cudem ten zespół, ta obrona jest taka słaba po prostu. Nie wiem naprawdę, o co chodzi. Czemu nasza obrona jest po prostu taka słaba? To jest dla mnie strasznie dziwne. To naprawdę nie ma sensu. Przecież jakbym właśnie miał słabą obronę, to bym rozumiał to, ale mamy przecież taką dobrą obronę, więc to nie powinno mieć prawa takie rzeczy się wydarzać. A takie rzeczy się dzieją co mecz praktycznie, że tracimy w łatwy sposób te bramki. Przejdźmy do widoku taktycznego na te ostatnie minuty. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Miguel Gutierrez. Tchouameni, jeszcze tam niestety piłki jednak nie mam ostatecznie. No, Rudiger, zabierz. Co ty Rudiger robisz, naprawdę? Nie wiem, czy, nie wiem, te rzeczy, te interwencje bym naprawdę mi się nie podobały bardzo, jak to wygląda, no ale nic. Kylian Mbappé, ładnie podaje do Rodrigo, bardzo ładnie to wyglądało. Rodrigo, dobra, ma piłkę. Ma piłkę, Rodrigo.
Lucas Vázquez. Wycofuje tutaj do Rodrygo. Rodrygo. Cross. Tchouaméni. Tchouaméni. Tchouaméni oddał właśnie strzał. Oddał. Choć nie był za dobry. Choć nie był właśnie za dobry niestety ten strzał. Zarządzanie zespołem. Za Crossa wpuścimy Bellingama tutaj. I na razie bym powiedział, że to tyle. Na razie bym powiedział, że to tyle. Zapomniałem, że wypożyczyłem też Munina tak w ogóle właśnie tam u nich. Zapomniałem o tym kompletnie już, że to zrobiliśmy. Rodrygo. Rodrygo. Aj, Bellingham. Naprawdę szybko, szybko, dynamicznie trzeba to robić. Tam była szansa. Rudiger biegnie, biegnie, biegnie Rudiger. Ładnie. Rudiger nie zrobił nic głupiego. Bałem się już naprawdę. Tchouaméni. Tylko bez żadnej straty. Tylko o to proszę, byście nie zrobili jakiejś łatwej straty. Fran Garcia. Vini. Vini, biegnij, biegnij Vini. To musi być gol. Kylian Mbappé i to jest gol. 3 do 1. To jest dublet Mbappé, jeśli dobrze pamiętam. To jest chyba dublet Mbappé, a Vini właśnie strzelił chyba jedną bramkę. Carlo Ancelotti tutaj wpadł. To jest coś w życiu, byśmy nie zobaczyli, żeby Ancelotti tutaj wpadł i celebrował, tak, ale... No fajnie, naprawdę fajnie, że wygrywamy, możemy teraz już przejść do wyniku, bo ten mecz oczywiście już wygraliśmy 3-1. No super naprawdę, bo każde punkty są naprawdę ważne, patrz na to właśnie, że ta pierwsza część sezonu nie wygląda najlepiej niestety. Teraz będziemy mieli mecz z Rayo Vallecano, a potem to PSG i Liga Mistrzów. Obawiam się naprawdę tej Ligi Mistrzów, obawiam się tej Ligi Mistrzów. Rayo Vallecano przed nami. Tak wygląda ich zespół. No i mam tutaj zbytnio zmęczonych graczy. I myślę, że sobie wyjdziemy tym składem, tak szczerze. Myślę, że wyjdziemy tym składem. I zobaczmy, jak sobie poradzimy. Zobaczmy, jak sobie poradzimy z Rayo Vallecano. My gramy ten ciemniejszy kolor, a Rayo Vallecano gra na biało. I zaczynamy to starcie. Dani Carvajal, Fede. Camavinga. Camavinga, Mbappé. I to jest Mbappé. Właśnie po to go kupiłem. Ależ ma niesamowity naprawdę start. Naprawdę ma niesamowity start. Z Atletico, jeśli dobrze pamiętam, bramka i asysta. Z Gironą graliśmy ostatnio, tak. Z Gironą graliśmy, ale nie mogę się skupić nawet, bo już to zrobili. Już to zrobili. Już oddali tą bramkę. Już oddali to prowadzenie. No naprawdę ta obrona jest po prostu jak... Nie wiem, naprawdę. Naprawdę zaczyna mnie coraz bardziej z dnia na dzień denerwować ta obrona. Bo to jest wszystko wina tej obrony. A tak się wywiązuje z tego, co mają robić. Oni strzelają bramki, ale co z tego, jak nasza obrona nie umie bronić, naprawdę, bo tak to wygląda, jakby oni byli naprawdę amatorami grają. Czemu nasza obrona nie umie dobrze tutaj bronić? Czemu ja muszę właśnie o tym mówić co mecz? Czemu ja muszę się denerwować i narzekać o nich co mecz? Czemu oni muszą naprawdę co mecz odwalać coś w tej obronie? Nawet właśnie już nie dokończyłem o tym Mbappé, no ale ma dobry start, ale oczywiście musieli to uciąć mi, tym właśnie, że stracili. Ferran Mendy. Valverde, Camavinga, Valverde, uderz Valverde, naprawdę, co ci szkodzi uderzyć, przynajmniej byśmy mieli rożnego, a czekasz, aż ci zabiorą piłkę. Alaba, Mendy, Bellingham, Ferran Mendy, Bellingham i to jest gol, no i pięknie, no i ładnie, ale... Teraz trzeba czekać, co ta nasza obrona wykombinuje, bo to jest najgorsze właśnie, że atak robi swoje, ale obrona. Obrona to jest właśnie... Dobrze, Alaba. Nie Alaba, tylko Militao. Dobra, mam prowadzenie 2-1. Ale to wszystko jest takie naprawdę takie rwane, takie narwane. To nie jest takie niszczenie rywali, to nie jest takie bezproblemowe wygrywamy. Ale teraz Kylian Mbappé. No i to jest 3-1. Mbappé z dubletem. No Mbappé jest naprawdę bestią. Jak ja się cieszę, że go kupiłem i no Mbappé robi swoje, Mbappé zdecydowanie robi swoje, tylko nasza obrona też musi robić swoje i wtedy będziemy mogli wygrać z każdym. Jeśli nasza obrona się jeszcze weźmie w garść, to będziemy mogli wygrać z każdym, naprawdę. Na razie ta obrona nie pozwala wygrać z każdym. Mendy, Vini. Ajajaj, no podaj do Mendiego, czy tam do kogoś innego, ale podaj tylko, nie traćmy tej piłki. No jest 3-2. Znowu. Kończy się akcja obroną, że nie potrafi sobie poradzić, a z czym się zaczyna? Głupią stratą piłki. Czemu naprawdę to się musi
praktycznie mecz w mecz się dziać. Czemu naprawdę to musi być jakaś głupia reguła, że nasza obrona nie poradzi sobie z akcją rywali, a ta akcja się zaczyna od tego, że jeden z naszych graczy nie umie się zdecydować na podanie. Łatwo traci piłkę. Kamavinga, gola nie ma. Myślę, że zrobimy zmiany. Myślę, że tym razem Vini zajdzie, wejdzie za niego Rodrygo. Modric za Kamavingę. Tyle na razie tych zmian. Bądźmy pierwsi tej piłki, dobra. Przejdźmy do widoku taktycznego, żeby zobaczyć to, jak to wygląda. Luka Modric. I piłka pod nogi Rayo Vallecano. Karsdorp. Tylko zróbmy coś dobrego, naprawdę. Eder Militao wyszedł za daleko. Nie wiem, naprawdę nie patrzę tak dokładnie, ale muszę naprawdę się przyglądać tym obrońcom, co oni właśnie odwalają, bo nawet nie jestem w pełni pewny, co oni odwalają, że właśnie my tak łatwo to tracimy te bramki. Vini. Nie Vini, tylko Rodrygo. Vini oczywiście już szedł. Rodrygo. Tylko coś zrób, Rodrygo. Bellingham. Może strzał. Mendy. Nie no, naprawdę, oni są niereformowalni niektórzy. Niektórzy są niereformowalni, naprawdę. Nigdy nie umiem niektórzy się nauczyć, że jak wchodzisz do pola karnego, to się zdecyduj, że naprawdę, zdecyduj się na coś, a nie wchodzisz do tego pola karnego tylko, żeby tam stać. Nie potrzebuję ciebie, żebyś mi tam stał w polu karnym. Masz albo podać, albo strzelić. Zrób coś przynajmniej. 100 razy wolę bardziej, żeby mi strzelił i żeby był rożny, niż żeby mi stracili piłkę. No i spalony? Spał, na szczęście. Teraz ratuję. Tylko podajcie nam krótko, bo nie obchodzę się robić wykopu. I jak stracimy tą piłkę... No dobra. Dobra. To przynajmniej tyle. Tchouameni nie strać. Nie dajmy już im piłki. Nie dajmy im już piłki. Bellingham. Mbappé. Sędzia pozwala rozegrać dalej tę akcję. Mbappé. Łatwa strata. To trzeba przyznać, ale mecz i tak w tym momencie kończy i wygrywamy 3-2. Ponownie atak robi dużo dobrego, ale obrona robi dużo złego. Właśnie nie no, niektóre akcje to jest niektóre akcje trzeba obronić, dziwnie to brzmi, ale trzeba obronić obronę naszą, bo na przykład to, co chyba Vini w tym meczu, ta strata, która naraziła się na kontra nasz zespół. Oferta transferu Courtois, nie będziemy go sprzedać oczywiście, mam nadzieję, że nie będę musiał tego w ogóle robić, trzeba z zawodnikiem. Mbappé szczęśliwy, no ja też jestem szczęśliwy tym, co Mbappé mi tutaj prezentuje. No i propos Mbappé, mecz z jego zespołem, mecz z PSG teraz nas czeka. 1/8 finału. No niestety właśnie troszeczkę się tego bałem, ale... A nie jest aż tak źle, na przykład Rudiger tutaj, Garcia tutaj i ten zespół jest gotowy. Nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Tak możemy wyjść na to spotkanie. No i pora przychodzić do tej symulacji tego meczu. Zobaczymy, jak na razie w miarę sobie radzimy dobrze. Teraz jednak mamy duży test. Boję się troszeczkę, no ale trzeba grać. Nie będziemy mogli się chować przed tym meczem. Dobra, pierwsza akcja, jakoś wyszliśmy z tego. Kamavinga. Fede Valverde. Niestety już teraz Donnarumma. I teraz obrońcy PSG przy piłce. Weźmy tą piłkę, wbijmy, dobra. Mbappé do Viniego, Vini do Fran Garcia. Fran Garcia ładnie. Szukał Mbappé, szukał, ale nie udało się niestety. I to jest gol. Ja nie wiem, czy to jest... Czy ich atak po prostu umie lepiej konstruować te akcje od naszego ataku, czy nasza obrona jest 100 razy gorsza od obrony rywali, bo co mecz patrzę na te spotkania, jak to symuluje i co mecz widzę, że nawet jak wygrywamy, to nasi rywale łatwiej sobie te okazje kreują. Naprawdę ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jest to strasznie dziwne, naprawdę. Fede. Zróbcie tylko coś, tylko nie stać tej piłki. Kamavinga. Fede. Pięknie Fede. To, co uwielbiam, czyli decyzja. Czy to byłby strzał celny, czy nie, ale jest decyzja. No i to mi się podoba. Bo naprawdę mam dość widzenia, jak niektórzy mi gracze wchodzą do pola karnego tylko po to, żeby tam sobie stać i nie zdecydować się na nic. Bellingham, Mbappé przyszedł i trafił, pięknie. Myślałem, że Donnarumma będzie pierwszy, ale Kylian Mbappé wykorzystał to, że możliwe, że jest najszybszym graczem na świecie i strzelił bramkę. Prowadzimy 2-1 po pierwszej połowie. Super Kylian. To było wielkie od niego, ale też ogólnie kontra była dobra.
I tam nie ma Sta to baba? Chyba to była Sta Juda, który teraz atakuje. Vini. Jude, Mbappé, Mbappé, strzał. No i o to chodzi. Strzał był i to mi się podoba. Teraz też Mbappé strzał, ale niecelnie. No ale przynajmniej coś robimy. Przynajmniej nie stoimy w polu karnym bezczynnie. Znowu to jest dziury. No to naprawdę te dziury są takie duże na te podania, żeby oni sobie mogli podawać tą piłkę bez problemu. Nie, bo mam wrażenie, że teraz, gdy mam właśnie tę taktykę gra skrzydłami, Mbappé, szybciej, naprawdę, miałeś tam dużo czasu i mogłeś się zdecydować szybciej, żeby strzelić i mogła być bramka. Kamavinga. Troszeczkę długo czekał. Mbappé, Kamavinga. Ktoś odda strzał, nie było spalnego? Nie było spalnego, Vini trafia. Mamy 3-1, nasza trójka z ataku. Fede, Mbappé, Vini, każdy strzelił bramkę i mamy prowadzenie. Prowadzimy w tym momencie dwoma bramkami. Dobry blok. Super. Przejdźmy do widoku taktycznego, bo to może być dobra okazja. Mbappé, to musi być gol. Mbappé na 4-1 i to jest dublet Kiliana, a to jest aż 4-1. Sperze, no i to jest piękne. To jest dosłownie taki Real Madrid, jaki ja chcę widzieć. Naprawdę, to nie jest nic ciężkiego. Żebyśmy tak grali mecz w mecz, to będzie pięknie. Jakie zmiany tutaj potencjalnie zrobimy? Myślę, że Mbappé może odpocząć sobie, Rodrygo za niego wejdzie. Cross za Kamavingę. I to tyle na razie. Pięknie, naprawdę. Mbappé, zrobiłeś giga robotę. To jest nasz były gracz, gra Asensio oczywiście. Mogę mu niby dać szansę oczywiście zrobić hat-tricka przeciwko swojej byłej drużyny, ale jeszcze mamy drugi mecz, a wolę, żeby on był gotowy na następny mecz, który będziemy mieli w kalendarzu, czyli to pewnie będzie jakiś mecz ligowy. No nie, no naprawdę. Tak łatwo. Czemu to musi być takie łatwe dla nich? Kto ma tutaj właśnie, nie wiem, po pierwsze, kto kryje Kolomaniego, bo widzę, że on ma tyle miejsca, że on tam mógł bez problemu sobie podać do Ramosa, który potem strzelił do bramki. Nie, nasza obrona jest... Nie wiem, to się działo wszędzie, prawda? Czy ja prowadziłem Luton Town, czy prowadziłem Ruch Chorzów, czy prowadzę Real Madrid. I to mnie najbardziej boli, bo ja miałem naprawdę nadzieję, że w Realu Madryt to będzie wyglądało inaczej, jak będę miał naprawdę dobrych obrońców. A to jest wszędzie. Nie wiem, czy to jest wina tej gry, czy o co chodzi, naprawdę. Ale to jest niesprawiedliwe, naprawdę, że w każdej... No i Tchouaméni, stoisz i dajesz mu zabrać piłkę sobie. No jak możesz, naprawdę? Jak można tak coś takiego zrobić? Następny jeszcze Carvajal, jeszcze mi tego brakuje. Jeszcze Carvajal idzie i ma graczy z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu i nie podaje nikomu praktycznie. Prawie by właśnie stracił. Cross. Nie wiem, jakim cudem on to widział. Nie wiem, naprawdę, jak oni to zrobili. Bellingham. Czemu każdy po kolei musi coś głupiego zrobić w tej końcówce meczu i im dawać tylko okazję? To jest naprawdę bolesne. To jest tak boli, jak widzę, co oni robią. Takie głupoty naprawdę robią. Asensio. Tylko nie dajmy im jeszcze jednej tej bramki. Dobry blok, ale jeszcze mam rożny. Mam tutaj Donnarumę, więc naprawdę bardzo chcą tą bramkę. Nie dziwię się w sumie. Thibaut wychodzi. Czemu piąskujesz? Dobra, łapie, ale... Taki bramkarz, jak on powinien to złapać, no ale nic. Potem złapał to za drugim razem. Mamy zwycięstwo 4-2 nad PSG. Duże zwycięstwo, duża zaliczka przed tym drugim starciem. Super, naprawdę super. Bardzo, bardzo fajnie, że zagraliśmy tak dobrze w tym pierwszym meczu. Kepa za mało gra. No przykro mi, ale... Nie wiem, czy wykupimy właśnie Kepę, czy Unina będzie mieli jako rezerwowego. Nie, naprawdę. Ciężko mi powiedzieć właśnie. Bo Kepa podoba mi się jako rezerwowy bramkarz, naprawdę. To jest super rezerwowy bramkarz, żeby mieć. A nie mogę go wykupić. Aha, no dobra, no to... To nie, no to... Bo miałem go wykupić, ale jak nie, jak go nie wykupię, no to nie będę nic mógł zrobić. Sevilla przed nami teraz. Carvajal ma do powiedzenia Dani. W szatni jest frustracja, nie wiem czym naprawdę. Pierwszy raz właśnie koncepcja taktyczna tak w ogóle. Chciałbym zobaczyć właśnie tutaj jedną rzecz. No nie, no każdy ma tutaj w miarę plus. Jakby nie wiem czy... No taki tiki-taka wydaje mi się była niby najlepszym pomysłem dla nas. Ale ta gra skrzydła i też jest dobra, choć ta tiki-taka wydaje mi się jakby...
Ja by to, no dosłownie każdy na tym zyskuje więcej, ale no nie wiem, ja... Tak już mówiłem, nie mam pojęcia, że znowu będę zmieniał to, może grę, już właśnie może się skupmy na tym, żeby grać tymi skrzydłami, żeby już nie zmieniać znowu tego zarządzania trenerami. Czy mam tutaj kogoś potencjalnie do ofensywy, dobrego do dodania? Jak ktoś musi mieć 5 gwiazd, żebym go mógł potencjalnie dodać. Nie ma tutaj nigdzie jakoś pięciogwiazdkowych trenerów. No dobra, więc idziemy dalej. Kolejny mecz właśnie będzie z Sevillą teraz. Czyli spotykamy się, nie ma to jednak Ramosa, nie ma to jednak Ramosa, widocznie Ramos na ławce nie jest, to ciekawe, Mariano jest na ławce za to. Czy coś tutaj będę zmieniał, 83 już ma overa cross. Nie, może teraz bym dał, choć, no nie wiem, czy Arda Glera bym dał na ławkę. Może go dajmy na razie czego, może mu dajmy tutaj, żeby był. A tak to nie będę chyba, myślę, że za dużo nic zmieniał. Z tych graczy... No tutaj są praktycznie nikt nie jest zbytnio szczęśliwy. Kepa, no to za trójkę nie jest zbytnio szczęśliwy, ale dostałem swoją okazję raz na jakiś czas, a jednak no, mam podstawowy skład po to, żeby on grał najczęściej. Dlatego właśnie nie chcę znowu za dużo zmieniać, zwłaszcza, że nie mamy komfortowej sytuacji. Byśmy nie mieli lidera i mielibyśmy kilka punktów przewagi, to spokojnie bym robił te zmiany, te rotacje. Ale jak my nie jesteśmy nawet w top 4, to ja potrzebuję, żeby nasz cały czas najlepszy zespół praktycznie grał, żebyśmy musieli zdobywać te punkty, bo musimy zdobywać te punkty. Nie dajmy im strzelić. Było blisko, nie dajmy im strzelić, naprawdę. Jeszcze wybijamy. Jeszcze mam tą piłkę. Czemu to musi być taki nerwowy na samym starcie już? Fede. Mbappé. Mbappé. Niedobre podanie, niedobre podanie. Dani Carvajal, gdzie ty poszedłeś mi tutaj tak daleko? Dobrze, Eder. No zróbmy coś tylko. Kilian. Do Winiego. Kilian. Vini, Ferland, Bellingham, Vini, Bellingham, zrobiłbyś coś może, podałbyś może, a nie tracimy właśnie czasu tutaj, tracimy też piłkę. Ta decyzja właśnie musi być znacznie szybsza. Fede Valverde, Mbappé i łatwa znowu strata. Co z nim jest dzisiaj? Czy naprawdę chcecie przegrać? Bo tak to na razie wygląda. Dobra, Mendy, Vini, to jest może okaże dla nas. Pojedę do Mbappé może. Vini, tylko nie straci piłki, dobra. I strzał Viniego, gola nie ma. Fede, jeszcze Mbappé, gola nie ma niestety, ale przynajmniej w końcu się ruszyliśmy i coś zrobiliśmy pożytecznego. W końcu jakoś ta akcja wyglądała. Carvajal objechany bez problemu. Co ty, Dani, zrobiłeś? Naprawdę tak łatwo. Koniec pierwszej połowy, która była lepsza w wykonaniu od Sevilli. Zaczynam drugą połowę. Nadar, super. Dani. Mbappé nie jest pierwszy do tej piłki, ale to był dobry pomysł. Podoba mi się. Podoba mi się próba tej właśnie odpalenia Mbappé. Jest zbyt duża dziura, była zbyt duża dziura tam. Nie dajmy im. Daliśmy im. Oczywiście, że im daliśmy tą okazję. No nie wierzę, naprawdę. Naprawdę nie wierzę. Jak my jesteśmy. Co my robimy właśnie? To po prostu nie chce mi się uwierzyć, że zespół taki jak Real Madrid tak. Takie proste rzeczy robi, takie głupie rzeczy, takie tak łatwo im daje te bramki. Pięknie, jeszcze drugą mi daliśmy. Naprawdę super, co oni odwalają. Nie wiem, naprawdę, ta gra mnie naprawdę denerwuje, jak to wygląda. To, bo to jest ewidentnie też w tej grze coś takiego dziwnego. FIFA 23 aż tak źle nie było. Mbappé, ta jeszcze piłka będzie od bramki, bo Mbappé nabity tam. Aj, naprawdę to jest. Naprawdę im brakuje słów. Naprawdę im brakuje słów. Jak to jest okropne, co się tutaj dzieje. I 3-0. No naprawdę, no nie rozumiem. Raz potrafimy wygrać 4-2 z PSG, a raz potrafimy dostać 3-0 od Sevilli. No jak naprawdę to robimy? Jak oni to robią? To jest po prostu, no nie jest to normalne. To nie ma ani jednego mądrego argumentu na to, jakim cudem to się dzieje. Naprawdę. Kariery menadżera w tej grze są straszne, jak dla mnie. Naprawdę, jest to okropne, po prostu jest to okropne. Mecz z Sevillą teraz, ale co mi to da? No nie wiem, mecz z Sevillą, czy ja chcę to zagrać? Może spróbuję jednak... Nie, naprawdę, może się proszę o porażkę, ale spróbuję dać pokażę najlepsze akcje.
Zobaczę, co to będzie. Nie wiem, czy się znowu nabieram i to się źle skończy, ale spróbujmy to zrobić. Bo nie chciałem właśnie znowu symulować meczu, a chciałbym coś tak na szybko zrobić. Jeszcze właśnie taki jeden mecz, na przykład właśnie to możemy zrobić. Walencja kontruje sam początek. Aj, Feder, że tam nie zabrałeś tej piłki. Jeszcze mam piłkę. No jeszcze mam oczywiście tą piłkę. Czemu się tak łatwo utrzymują? Nie chcę robić głupiego błędu jednego. Dobra, w końcu się to skończyło, w końcu się to skończyło. Te ważne jest przyjęcie, jakie będzie miał Mbappé tutaj, żeby to przyjęcie było dobre. Dobra, super, Kilian. I to musiała być bramka, Kilian Mbappé na 1-0, super, naprawdę ta kontra była nam potrzebna i ta bramka była nam bardzo potrzebna. Atakujemy teraz. Podanie do Fede byłoby dobre. Do Fede miało to być, no ale już nic. To już jest spalony. To już byłby i tak spalony. Szansa do środkowania. To miała być piłka Winiego już wcześniej właśnie. To mnie bardziej zdziwiło. Mbappé? Mbappé na 2-0. No i pięknie. Pięknie, Kilian. Jesteście zbawcą troszeczkę naszego zespołu. Choć i tak ten zespół to dalej nie jest to, co jakby potrzebuje. Można tak powiedzieć. No. Co ta gra zrobiła? Przecież klikałem L1 trójkąt, żeby była górą piłka. Do Fede na samym początku. I zauważyłem, że to nie wychodzi, to potem dałem na górę, naprawdę. Ta gra też mi jeszcze przeszkadza w taki sposób, łatwy. Łatwa, za łatwa bramka dla nich. Jeszcze będzie nerwowo pod koniec, już tego mi brakuje. Kylian Mbappé. Nie było to najlepsze podanie. Vini. Toni Kroos. Ładny strzał, ale nie ma jednak. Dobra, jest koniec. Przynajmniej tyle. Już bałem się, że jeszcze będą mieli jedną dobrą okazję. Wygrywam 2-1, więc spoko. Każdy punkt właśnie cieszą bardzo, bo wiemy, jak właśnie ten sezon jest, no, nieudany po prostu. Ligowo nie jest udany. Liga Mistrzów jeszcze, tam oczywiście mamy szansę, ale tutaj, no nie wiem. Świetnie sobie radzisz, Rodrygo. No dostaniesz też oczywiście, Rodrygo, swoje szanse, ale jednak z takim Mbappé, no po prostu, no ciężko go. Dobra, jeszcze może Celta. To też może być ryzyko. A już pójdę za ciosem, można tak powiedzieć. Spróbuję jeszcze Celtę. Spróbuję jeszcze z Celtą właśnie. I na przykład nie wiem, Rodrygo może tutaj właśnie dostanie szansę. Troszkę zrobimy zmiany tutaj właśnie małe. Takie zmiany zrobimy. No i pokażę na przykład. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że naprawdę będzie mi w miarę podobny przebieg co poprzedni mecz. Tylko że nawet jeszcze może więcej fajnych okazji, żeby oni tylko nie mieli jak się, nie wiem, karny albo coś takiego. Rożny, 23 minuta. Luka wrzuca piłkę. Eder Militao i gola nie ma oczywiście, bo z różnego, jeżeli miał strzelił gola, to naprawdę musiałby się jakiś cud wydarzyć, mam wrażenie, ostatnio. Dobra piłka. Mbappé, dobra, super, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé i to jest gol, no bo kto jak nie on, kto jak nie Kylian Mbappé. Naprawdę go kocham za to, co on tutaj robi. W rzeczywistości z nim jest, no nie wiem, mam taką... W rzeczywistości mam taki do niego stosunek, raz go lubię, raz go bardzo nie lubię przez tą całą sagę, ale tutaj w tej grze po prostu go uwielbiam naprawdę za to, co on tutaj robi, bo ratuje nas naprawdę, ratuje tutaj bardzo. Widzę, gdzie ta piłka idzie, dobra, więc muszę właśnie patrzeć tutaj.
pięknie, Mbappé i to jest gol. Wiedziałem od razu, że muszę podać. Widziałem tam właśnie, że jeszcze jest Mbappé, musiałem to zrobić. Kylian Mbappé, mamy 2-0. Idzie dobrze, prawda, ten mecz, bardzo dobrze idzie nam ten mecz tutaj. Teraz rywale mają szansę, 48 minuta i rywale mają dużo miejsca, naprawdę korytarz wręcz tutaj można tak powiedzieć jest. Biegnie dalej ten Perez. Dobre podanie tutaj. Strzał dobrze wybroniony tutaj. Szansa dla nas. No nie wiem, ciężko będzie tutaj cokolwiek zrobić. Winie, by tutaj mi przyszedł bliżej mnie. Winie na skrzydle. Bellingham, Tchouameni, Dani Carvajal i to jest faul, tak, to był faul i żółta kartka też. Nie dali mi faulu, znaczy nie dali mi rzutu wolnego, zwykle dawali rzut wolny, żeby rozegrać. Tak mi się wydaje, że tak było. Czym coś pomylił? Nie, mam wrażenie, że tak było. Pięknie Luka. Ale mam kolejną okazję. Dużej okazji dam tutaj pod koniec meczu. A mam nadzieję, że i tak dam radę tutaj wybronić cokolwiek oni kombinują. Rudiger. Musimy tutaj uważać właśnie na podanie albo na strzał. Dobrze, Rudiger. Jeszcze Iago Aspas jednak. Dobra, jeszcze Eder. Super, ale jeszcze pięknie i wybijcie to w końcu. Dobra. I wygrywamy. 2-0 zwycięstwo po dwóch bramkach Kyliana Mbappé. Przynajmniej ten odcinek dobry miał koniec. Dobry miał koniec na pewno odcinek, to mogę powiedzieć. Naprawdę dobry miał odcinek, dobry miał koniec znaczy ten odcinek. To mi się na pewno podobało. PSG będzie oczywiście przed nami, no myślę, że już dłużej nie będę się przedłużał. Myślę, że już właśnie i tak powinienem może ten mecz nie grać, ale tak po prostu sobie pomyślałem, że jeszcze bym zagrał ten jeden mecz przynajmniej. Jak to wygląda w tabeli, tak w ogóle La Ligi, chciałbym to zobaczyć. Tabela La Ligi się prezentuje następująco. Mamy miejsce czwarte, no dobrze, bo powiem tak, niby realne jeszcze jest walczenie o mistrzostwo, ale ja po prostu chcę skończyć na pewno w tym top 4, na pewno w tym top 4, żeby była Liga Mistrzów, jeśli w tym roku nie wygra... Choć tak, jeśli w tym roku my wygramy Ligę Mistrzów, co nie wiem, czy się wydarzy przez to, jak nasz zespół gra, to za rok i tak bym jeszcze zrobił oczywiście jeden sezon, więc no zobaczymy. Zobaczymy, jak ten sezon się oczywiście, jak pójdzie dalej, a w tym momencie będziemy już kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!